Cześć, nazywam się Kamil Brzeziński i bohaterem dzisiejszego filmu jest telefon. Tak, nie przesłyszałeś się, telefon. Chodzi o punkt MP02. Jest to klasyczny telefon, a właściwie telefon dla minimalisty, czyli osoby, która chce oderwać się od internetu i od sieci społecznościowych, od ciągłego zaglądania do swojego urządzenia, które ma w kieszeni. Ja robiłem wiele różnych podejść z minimalizmem i różnymi telefonami, które pozwolą mi się na chwilę oderwać. Jednym z pierwszych był Samsung, gdzieś tu go mam. O, proszę bardzo, Samsung Solid. To jest takie urządzenie bardzo pancerne, ale ma dostęp do internetu, ma nawet mapy Google'a i wyszukiwarkę Google'a, ale jest to jednak feature phone. Był ze mną zresztą kiedyś na Islandii. Bardzo fajny telefon, jednak ma swoją wadę, mianowicie jakość rozmów. Jest to telefon 3G i te rozmowy nie były jakoś super klarowne, takie czyste jak w współczesnych smartfonach, które oferują Voice over LTE. Robiłem też eksperymenty z Nokią, którą dostałem kiedyś od mojej żony. Jest to Nokia 3310, jednak jest to telefon 2G. Więc na przykład w Stanach Zjednoczonych już z niego nie skorzystamy. W Polsce sieci jeszcze 2G przez jakiś czas będą obsługiwać. Więc jakiś czas temu postanowiłem kupić sobie telefon, taki zwykły feature phone i nie wydawać na tego za dużo. I kupiłem takiego banana, to jest Nokia 8110 4G, więc już z Voice over LTE, czyli wysoką jakością rozmów. Urządzenie miało być dosyć ciekawe, chodziło o sentyment do starego banana z początku tego wieku. To jest telefon taki z rozsuwaną klapką, jednak nie spełnił on moich oczekiwań. Sam interfejs użytkownika jest ciężki, toporny, działa wolno. Można by wymieniać jeszcze długo, ile wad ma niby taki prosty telefon Nokii. Więc właściwie cały czas leży w pudełku i się trochę kurzy. On dostał parę aktualizacji oprogramowania, ale niewiele to zmieniło. Więc szukałem jakiegoś fajnego, wysokiej jakości urządzenia, które pozwoliłoby mi na dłuższy czas oderwać się od internetu, od mojego smartfona. No i znalazłem punkt MP02. Jest to telefon szwajcarskiego producenta, aczkolwiek produkowany w Chinach, jak wszystko praktycznie w tej chwili. Więc jakość mimo to jest naprawdę rewelacyjna. Tak jak powiedziałem, chciałem mieć dobry telefon, dobrego feature phone'a. No więc tak, mamy poliwęglan, jeśli chodzi o budowę. Mamy czarno-biały ekran dwucalowy. Za chwilę pokażę Wam, co na tym ekranie jest i jak on wygląda. Mamy klawiaturę, klasyczną klawiaturę podświetlaną, bardzo fajną w dotyku. Ona jest taka świecąca, ale jest naprawdę solidnie wykonana. Póki co nic się nie wyciera i mam nadzieję, że literki i cyferki na niej wycierać się w najbliższym czasie nie będą. Mamy dwa głośniki, z czego jeden z przodu, a z tyłu do taki głośnik do rozmów, tak powiem, w samochodzie, czy po prostu głośno mówiący głośnik. Co ciekawe, budowa jest dosyć charakterystyczna, bo jak zobaczycie, jest płaski i potem taki wygięty do góry, właśnie po to, żeby ten głośnik było słychać, jak położymy go na blacie. Przez co niestety telefon jest gruby, bo w najgrubszym miejscu ma 14 mm. Samo urządzenie jest dosyć małe, mieści się w dłoni, ma około 10 cm, tam dokładnie ma chyba 117 mm i 51 mm szerokości. Mieści się więc w każdej kieszeni, w damskiej torebce. I co ciekawe, mimo intensywnego urządzenia, ekran jakoś się nie rysuje, więc aczkolwiek ja nie trzymam w kieszeni tego telefonu razem z kluczami, to jest ważne. I teraz tak, pewnie interesuje Was, co znajdziemy w środku. Mamy bardzo zaawansowany współczesny modem, który obsługuje 4G, 3G, GSM, ma obsługę GPS-a nawet, chociaż po co to ja nie wiem. Pierwsze co zrobiłem w ustawieniach to wyłączyłem GPS-a, bo nie jest mi do niczego potrzebny. Tu nie ma żadnej aplikacji, która by tego GPS-a wspierała. Co jeszcze mamy? Mamy oczywiście Wi-Fi, mamy oczywiście Bluetooth i z takich rozwiązań związanych z połączeniem praktycznie wszystko mamy USB-C, którym możemy telefon ładować, możemy też poprzez USB-C podłączyć go do komputera i wgrać jakieś pliki, na przykład plik kontaktów. Bo nie ma tu opcji jakiejś synchronizacji zaawansowanej, że zalogujemy się do naszego konta w chmurze.
i możemy sobie te kontakty po prostu synchronizować. Ja ze swojego Gmaila ściągnąłem kontakty do pliku CSV, wgrałem i bez problemu się wszystkie zaimportowały. Aczkolwiek jeżeli dodam kontakt na telefonie, no to będę miał problem, bo w chmurze tego kontaktu nie będzie i vice versa, więc jest to pewien mankament. I dla współczesnego biznesmena czy osoby, która chciałaby jednak te kontakty mieć w bezpieczny sposób przechowywane, może to być problem. Za chwilę przejdę dokładnie do menu tego urządzenia i jest dosyć proste, ale bardzo zaawansowanymi funkcjami. Z ciekawych opcji, które obsługują połączenia, to jest to, że mamy tethering, czyli to służy jako hotspot. Tak jak każdy współczesny smartfon, tak również punkt MP02 może służyć nam jako hotspot. Po to nam jest właśnie potrzebny Wi-Fi, po to jest nam potrzebne 4G. Dzięki temu, jeżeli chcemy z komputera skorzystać z internetu, to nie ma najmniejszego problemu. Aczkolwiek czas życia na baterii przy tym rozwiązaniu jest dosyć krótki. Jeżeli już jesteśmy przy baterii, producent obiecuje 180 godzin czuwania, co przekłada się na 7-7,5 dnia. Niestety praktyka pokazuje, że jest to bardziej 5 dni i to niezbyt intensywnego użytkowania tego urządzenia. Bateria nie jest wyjmowana, nie jest wymieniana, jest wbudowana i jest to trochę mało ekologiczne rozwiązanie, bo producenci, którzy chwalą się, że dbają o ekologię, bardzo często baterie mają wymienianą, no bo w końcu bateria po jakimś czasie potrafi się zniszczyć, nie wiem, po 2-3 latach, po 4, zależy od baterii. I fajnie było kupić samą baterię, żeby nie wyrzucać całego telefonu, czy dawać go do serwisu. Obiecałem, że opowiem Wam, co siedzi w środku. Mamy procesor Qualcomma, tam jest, to jest bodajże Qualcomm 210, jeżeli mnie pamięć nie myli. Bardzo prosty procesor, 2 giga pamięci RAM, feature phone, a to dlatego, że w środku mamy Androida. To jest system Android, aczkolwiek z własną nakładką, więc nie ma tu żadnego wybajeżonego interfejsu użytkownika, ale jest Android. Android dodatkowo zabezpieczony jest poprzez technologię BlackBerry, która jest tu zainstalowana. Nawet znajdziemy logo BlackBerry na pudełku, więc producent potwierdza, że bardzo dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników. Przejdźmy może do tego, co znajdziemy w środku. Przejdę z Wami przez menu. Żeby odblokować telefon, musimy nacisnąć przycisk na górze i kropeczkę, czyli punkt. Wtedy nam się urządzenie odblokowuje. Przyciskając przycisk do góry, mamy dostęp do szybkiego menu, gdzie właśnie możemy włączyć, wyłączyć tethering, czyli nasz hotspot. Możemy zobaczyć, jaki jest zasięg sieci, w jakiej sieci jesteśmy zalogowani, stan baterii, tryb cichy włączyć bądź wyłączyć, włączyć tryb samolot i wyłączyć bądź włączyć Bluetooth. Bluetooth służy tak naprawdę do sparowania ze słuchawkami, jeżeli byśmy chcieli korzystać z jakiegoś systemu głośno mówiącego. Bardzo dobrze też działa z samochodem. Jeżeli naciśniemy w dół, nic się nie zdarzy. Jeżeli naciśniemy słuchawkę nieprzekreśloną, chciałem powiedzieć zieloną, ale tu mamy wszystko czarno-białe, mamy ostatnio wykonywane połączenia, obok jest słuchawka czerwona, pomiędzy jest przycisk wstecz, który służy do cofania w menu. I teraz mamy dwa przyciski szybkiego dostępu. Książka telefoniczna, która potrafi nam wyszukiwać też kontakty. Mamy też wiadomości, gdzie możemy napisać nową wiadomość. Telefon obsługuje słownik T9 i on się włącza domyślnie. Niestety nie ma obsługi języka polskiego, więc w języku polskim musimy tapać kilka razy jeden przycisk, właśnie naciskać, tapać to na ekranie dotykowym co najwyżej, naciskać jeden przycisk po to, żeby dostać odpowiednią literkę. Osoby starsze, czyli gdzieś tam w moim wieku, kojarzą jeszcze, jak się pisało na klawiaturze numerycznej. Osoby młodsze niekoniecznie. Jeżeli nacisniemy przycisk punkt, czyli środkowy przycisk, wejdziemy do głównego menu. Znajdziemy tutaj kalendarz, który po ostatniej aktualizacji włącza się zdecydowanie szybciej, bo w ciągu właściwie jednej sekundy wcześniej potrafił się uruchamiać przez kilka sekund. Było to strasznie denerwujące. Mamy zegar, w zegarze mamy alarm, czas na świecie. Ja tutaj mam zdefiniowane jakieś czasy, które są mi potrzebne w pracy, czyli San Francisco i New Delhi w Indiach.
Mamy timer i mamy stoper. Oto oprócz tego mamy notatki, możemy stworzyć sobie notatkę, zapisać, możemy do niej przypisać alarm. Jest prosty kalkulator, historia połączeń i ustawienia. W ustawieniach mamy połączenia. Sieć, w sieci możemy włączyć, wyłączyć roaming, możemy włączyć voice over LTE. To jest jeden z powodów, dla których mam to urządzenie. Jakość rozmów jest rewelacyjna. Mamy wybór sieci, czy chcemy 4G, czy chcemy 3G, czy 2G. Oczywiście jak włączymy 4G, mamy dostępne wszystkie sieci niższej generacji. Jeżeli 3G, to tylko możemy korzystać z sieci 3G bądź 2G. No i tak samo 2G, właściwie zostaje nam tylko 2G. Mamy wybór jeszcze operatora i ustawienia APN, czyli naszego połączenia internetowego. Mamy też konfigurację Bluetooth. Nie będę się w to za bardzo, nie będę w to wnikał. Mamy Wi-Fi. Wi-Fi służy do udostępniania internetu, jak też do aktualizacji oprogramowania w telefonie. Ustawienia tetheringu, czyli jakie połączenia mamy. Hasło możemy sobie zdefiniować. Mamy data usage, czyli informacje, ile zużyliśmy danych. Jak widzicie, nie korzystam z tego telefonu jako smartfona, czy też do udostępniania internetu. 0 bajtów przesłanych. No i mamy inne opcje, czyli ustawienia USB i wspomniany GPS, który do niczego kompletnie nie służy. I to właściwie wszystko z ustawień połączeń. Potem mamy czas i datę, preferencje, czyli język. Niestety język polski nie jest jeszcze obsługiwany. Mamy duński, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski i jeszcze wiele innych, łącznie z rosyjskim i chińskim. I tak samo input language możemy sobie zmienić, czyli zdefiniować, w jakim języku chcemy wpisywać chociażby SMS-y. Autolock, czyli blokada automatyczna telefonu. Shortcuts, czyli skróty. Pod każdym klawiszem możemy sobie przypisać inny skrót. I flip to silence, który służy do tego, że jak obrócimy telefon ekranem w dół, to on nam się po prostu wyciszy. Mamy do wyboru dosyć fajne dźwięki, projektowane przez kompozytora, więc bardzo jakościowo super, mi się podobają, ale to są podstawowe ustawienia dźwięków. W aplikacjach tak naprawdę dostaniemy informacje, ile wykonaliśmy połączeń, ile mamy kontaktów, ile mamy wiadomości, ile mamy notatek, czyli tak, nie wiem, kto to nazwał aplikację, to raczej powinny być informacje o pamięci, albo jakkolwiek to nazwać. I jeszcze kilka różnych opcji mamy, chociażby security, gdzie możemy ustawić sobie dodatkowe zabezpieczenia, czy zmienić kod PIN do telefonu. No i about, czyli informacje o samym telefonie, wersji i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, na tym urządzeniu nie znajdziecie oznaczeń bezpieczeństwa CE, czy też innych obowiązujących na świecie. Z tego co kojarzę, jest to wymóg. Nie wiem, jak Szwajcarzy to obeszli. Oni są poza Unią Europejską, ale nawet Chińczycy umieszczają na swoich urządzeniach wszelkiego typu informacje i znaki. Nawet iPhone, który jest sprzedawany w Europie, ma takie oznaczenia na obudowie, więc jak kupicie na przykład iPhone'a w Stanach, on takich oznaczeń nie ma. I znam parę osób, które specjalnie ze Stanów przywożą sobie telefon, żeby mieć czysty, bez żadnych etykietek z tyłu. I tutaj jedyną etykietką na obudowie to jest napis MP02, a z przodu punkt. Jakbym miał podsumować ten telefon, który kosztuje 350 euro, czyli bardzo dużo, to jest około 1400 zł przy obecnym kursie euro, a który nie daje nam zbyt dużo możliwości i bateria nam starcza na 4-5 dni. Jest to telefon dla osób, które oczekują naprawdę wyrafinowanej technologii, super jakości i nie irytują się szybko na wady oprogramowania. Bo telefon, który do mnie przyszedł, był w fatalnej wersji, w sensie były problemy z wysyłaniem SMS-ów, były problemy z odblokowywaniem telefonu, potrafił się zawiesić, kalendarz włączał się parę sekund, miał masakrycznie dużo błędów. Parę błędów ja im zgłosiłem, po około półtora miesiąca wyszła aktualizacja i w tej chwili od 2,5-3 tygodni używam już w nowej wersji, więc mogłem w końcu tą recenzję nagrać. Więc na pewno z zalet tego urządzenia jest bardzo wysoka jakość rozmów, jest całkiem dobry zasięg, po aktualizacji jest dużo lepszy niż był, bo u mnie w domu wcześniej potrafił gubić zasięg, teraz właściwie to się nie zdarza, więc zasięg jest już całkiem dobry.
Świetna jest jakość wykonania obudowy i właściwie chyba tyle z zalet. Wadą jest krótki czas pracy na baterii. Konkurencyjne telefony potrafią wytrzymać dłużej, nawet Nokia 3110 czy 8110 spokojnie wytrzymuje tydzień. Ba, jest nawet Nokia na rynku, która potrafi wytrzymać spokojnie i miesiąc na jednym ładowaniu. I też ma 4G, więc to nie jest jakieś niesamowite osiągnięcie. Po prostu ta bateria, która tu ma 1280 mAh, jest trochę za słaba. Optymalizacja oprogramowania jest kiepska, więc jeszcze producent musi nad tym popracować i mam nadzieję, że to zrobi, bo za chwilę pojawi się konkurencja. Już coraz więcej telefonów minimalistycznych na rynku dobrej jakości się pojawia. Czy mógłbym polecić ten telefon? I tak, i nie. W sensie na pewno tak dla kogoś, kogo stać na takie urządzenie, żeby wydać ponad 1000 zł za zwykły telefon i który lubi fajny, oryginalny design, chce się wyróżniać i dba o to, że w kieszeni ma jakościowo dobre urządzenie, a nie jakąś plastikową Nokię. To na pewno są te plusy. Odradzałbym dla każdego, kto po prostu chce mieć feature phone'a i myśli o punkcie MP02 jako dobrym telefonie. No nie, nie. To, co opowiedziałem wcześniej, trochę dyskwalifikuje to urządzenie. Więc sami zdecydujcie, czy jest to telefon dla Was. Ja się z nim będę wkrótce rozstawał. Dzięki, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zawsze możecie zostawić łapkę w górę, możecie subskrybować kanał. Zróbcie, co chcecie. Fajnie, że obejrzeliście. Dzięki. Cześć.